Witam wszystkich na moim kanale w Skyrimie. Zaczniemy sobie dzisiaj grę od początku, tak właśnie. Pokażę wam grę magiem. Zarobiście to wygląda, naprawdę. Muzyka przednia. Ej, ty! Nareszcie, dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerwell. Hej ty, nie powinno nas tu być ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało, a? To Ulfric Gromowładny. Prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfric, Jarl Wichrowego Tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali... O bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy. Ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! Spokojnie, koleś. Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Rorikstedt. Ja pochodzę z Rorikstedt. Panie generale, to było pan już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Szor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi. Patrzcie. Generał Turius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. Ach, Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale... Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Tak, tato. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. No. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Po kolei. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulfric Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt, Jarlu Ulfriku. Ralof z Rzecznej Puszczy. Lokir z Rorikstedt. Nie, nie jestem buntownikiem! Nie możesz tego zrobić! Stój! Nie zabijesz mnie! Łucznicy! Jeszcze ktoś myśli o ucieczce? Zaraz. Ej, ty! Podejdź tu. Kim jesteś?
Wybierzmy sobie jakąś postać, która będzie najlepsza do grania magiem. Wysoki. Ktoś jest wysoki. Dobra. Dobra. Jakoś się z tym obejdę. Tutaj to myślę. Było fajnie. Było fajnie. O. Cień skóry. Taki. O. Postura. Przykokrzony mak? A nie. Taki. Głowa. Tylko oczy coś zmienię. Dobry czar. To włosy pominę, Tak. Jak idzie? Nie jesteś chyba z ambasady Talmoru, jak reszta wysokich elfów, co? Nie. Chyba nie. Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Świetnie, najlepiej wszystko. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Twoje szczątki zostaną odwiezione na wyspę Somerset. Za kapitanem więźniom. Mogę się ruszyć. Serio. No to trudno. Ulfryku gromowładny. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? To nic takiego. Kontynuujcie. Tak, generale Tulliusie. Czemu? Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Mam wrażenie, że ty Tulliuszu, nie żyjesz z tyłu, to klony? Niech spłynie na was błogosławieństwo. Będę twoją pierwszą ofiarą. To wy jesteś, jak sobie życzysz. Nie no, trzeba się na to. Koleś się stoją tak samo, patrzą się no dalej, tak nie tak będę samo. Tu czekać cały dzień. Sovngarde woła. Nie mogę z nich. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Au. Chyba au. Wy cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć gromowładnym! Nieustraszony. Aż do śmierci. No dobrze. Bierzemy następnego więźnia. Kurwa, smok. Znowu. Słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej, więźniu. Bez wykluczenia. Co ja? No, ja. To smok. Ale ładny. Zamieszam się. W końcu. Natychmiast! Przez wieżę! Dalej! O,
fajnie, że masz jeden na ręce. Ważne, tacy żyją. Musimy oczyścić drogę. Okej. Co teraz? Gdzie? Okej, że. Tam, tak? Zobacz, czy tędy da się wyjść. To tu blisko, ale powinno się wydać. Zostawmy mnie. Są ze smokiem. Będą. Dzielny chłopiec! Świetnie ci idzie! Wciąż żyjesz? Jeśli nie chcesz zginąć, trzymaj się blisko mnie! Gunnar! Zajmij się chłopcem! Ja muszę znaleźć generała Tulliusa i pomóc w obronie! Niech bogowie mają cię w opiece! Chodwarze! To ładnie się przyniosło. Tu! Ciekawe. Fucking small. No, spotkali się. Czekamy, Hadwarze. Walka kolorów. Wolę bardziej niebieski czy czerwony? Stajniejszy jestem. Niebieski. Tak. No, jak widać, dość dynamiczny rozwój akcji. O, coś tu posłyszałeś, to jakiś tu. Spotkamy się w Sovngardzie, bracie. Chyba tylko nam się udało. No i w tym. Nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Czekaj, może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Dobra. Masz. Możesz wziąć sprzęt Gunniara. Nie będzie mu już potrzebny. Dobra. Zakładaj zbroję. I machnij parę razy do pory. Poszukam jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć, zanim smok zniszczy warownię. A, tu zamknięte. Sprawdźmy tamtą bramę. Niech to. Z naszej strony nie można tego otworzyć. Co ja muszę? Dalej, żołnierze! Cesarscy! Kryć się! Odwróć tę bramę! Ole, będzie przyjdzie. Czekajcie, ja mogę chyba z magii korzystać na statek, dobrze pamiętam. Hello, my little friend! Czy to było łatwe? Fajne. Było. Może jeden z tych cesarskich miał. Klucz. Zbroja lepsza, hołm lepszy, pośliski. Okej. Hołm, chodzi o jaki strój, zmiana. Żyć te drzwi. Idealnie. Na początku trochę się gotowe. Szybko ma na klucze, ale dzięki temu, że wziąłem sobie skill elfa, to on ma zwiększoną regenerację many. Taki plusik.
Dzięki. Przeszukiwanie trupów. Wiesz co chcesz i chodźmy dalej. Już. Chodźmy dalej. Dobra. Już wiem, gdzie jesteśmy. Jakiś mag. Słyszysz to? Uj, jak to wygląda. A, to nie tak. Wow! Czy był z tobą Jarlu? Nie, nie widziałem go od ataku smoka. Nie. Księżka. Lepiej ruszajmy. No ba książka. Chodź. I tu mamy wytrychy, to. O! To pierwszy zamek. Aha, dobra. O, coś było. Co robisz? Zamknięte. Zobacz, czy wytrychy nie załatwią sprawy. To złoto może nam się przydać, gdy już stąd wyjdziemy. Coś jest? Łap wszystko, co może się przydać i ruszajmy. Wytrychy. Co my tu mamy? Magia? Tam chyba doszedł nam jakiś... O kuria, istoty ludzkie nie będą atakowały wszystkich. Aha. A dobra, idziemy dalej. Ale naprawdę uwielbiam gry RPG. Jeszcze z rozwojem postaci to jest coś genialnego. Widziałem kilka let's play z Skyrim'a i najbardziej mi się spodobał właśnie mag. Ha. Cesarskie psy. Nic nie jest dla nich zbyt parszywe. Już widzę, że na stach mamy konflikt jakichś dwóch nacji. Cesarski gromowładni. Mamy rozkaz czekać na przybycie generała Tulliusa. Nie mam zamiaru czekać, aż smok mnie zabije. No. Jak to się biega teraz? O, tak się tu biega. Szybko poszło. Jak widzicie, granie magiem naprawdę. Trudne to nie jest. Siema, no to... Tak, mała mi się skończyła. Sługo, pomóż. Myślałem, że się nie otworzy. Czy ja słyszałem nie widzę? No kiedy muszę odbije w lewo? Raczej nie. Z pająki, ja nie lubię pająku. Ufa. Nie, 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 nie.
Szybko poszło. Będzie go sam pokazać. Ciekawe jak to wyjdzie. No, nie widzisz, sorry. No, skóra co mi się dzieje. Czujesz mi trochę bloku. Czyżby to było wyjście? Tak, w końcu. Zajebiście. A ty jest... kur... Okej, nie masz. Po co się chodzi? Wkrótce będzie tu pełno cesarskich. Lepiej się stąd wynieśmy. Moja siostra Gerdur prowadzi tartak w Rzecznej Puszczy. Na pewno ci pomoże. Najlepiej będzie, no, jeśli się rozdzielimy. Czy mi tu każe iść? Nie udałoby. No mapy, dobra, to mapa, to mapa. Zobaczmy, jak duży jest świat. Okej. Sporawy, bo nie powiem, że mały. Widzę, że to raczej jakieś główne miasta, albo stolice, czy coś. Ciekawe. I dzisiaj bez ciebie. To sprócił. Kurde, ale mnie kusi, kusi od spodu tego wszystkiego. Widzę, że jestem niedaleko jakiś skał, co to jest? Chyba tak. Jakieś kwiatki. Okej, okay, i moje. To tak? O, są. O nie, nie złodziej. Maga. Aha, dobra. Tu, tu, tu. O, kurde, nie mogę schodzić podczas sprintu? Nie, nie mogę. O, ale gra naprawdę ma czasami piękne widoki, na przykład jak ta góra można podziwiać. No dobra, wracając. Zobaczmy, co umiejętności. A. Strzelam, że w to będę raczej parkował. Co my tu mamy jeszcze? Przywołanie, Juzy, Alchemia. Wow, elektryka? To co my tu? A. Wow, trochę tego jest. Naprawdę można... Wow. Się zgubić. Smok! Widziałam smoka! Co? Czego chcesz, matko? Był wielki jak góra i czarny jak noc. Nie co dzień mamy gości w Rzecznej Puszczy. Smok? A tak! Daj smok. Czegokolwiek zapragniesz.
Najsmira, mogę wykuć wszystko, co jest proste i mocne. Słuchanie twoich bajeczek. Chałupie? W domu? Mam nadzieję, że nie zamierzasz sprawiać kłopotów. Co mogę dla ciebie zrobić? Czyli z tobą nie miałem pogadać. No to sorry. Mam cię. Pierwszy raz w Rzecznej Puszczy? Jeśli szukasz pracy, porozmawiaj z Chodem w Tartarii. Oczywiście. Oto klucz do domu. Możesz tam zostać, jak długo zechcesz. Daj mi znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Ale o co chodzi? Co wy tu robicie? No raczej kłopoty jest wszystkiego, ale... I co? O! Ale to będzie na tym wszystkim. Dobra. Smok w Helgen? A jednak tak. Niemożliwe. Choć to wyjaśniałoby to, co widziałam wcześniej. Leciało doliną od południa. Myślałam, że mam przewidzenia. To był smok. Nie wiem czemu, ale wierzę ci. Wyglądasz jak ktoś, kto właśnie ujrzał smoka. Jest coraz gorzej. Najpierw wojna, teraz smoki. Dokąd zmierza ten świat? Miło. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką. Okay. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz spałem. Ja tak myślę, że w tym momencie zakończymy pierwszy odcinek z Skyrima. Jestem ciekawy, jak wam się podobało. I starałem się właśnie w tym odcinku dużo nie odzywać, bo było dużo dialogów i ogólnie fabuły. Ogólnie ta nie wymaga dużego komentowania jak na razie. Bardzo ładnie. Naprawdę. Odgrał to w trochę chyba. Ustawili nas w kolejce do katowskiego. To zatem mówię do Martelli. Chyba to 30 razy, no ale dobra. Jeszcze z tym. Dzięki wam za oglądanie. I zapraszam na następne odcinki ze Skyrima. To cześć i...